twoim wydaniu na przykład Bogu Rodzica tempie 10 razy szybciej? Wiesz co, no telefon do programu na żywo. Przepraszam. No. Bardzo ważna rozmowa, przepraszam sekundkę. No słuchajcie, bo nie mogę rozmawiać, dobra, bo on jestem w telewizji. A powiedzcie mi, tak, muzyka klasyczna w waszej muzie. Czy to jest dobry pomysł? No, dziękuję. Ukrainiec jest cięższy, Brytyjczyk zdecydowanie bardziej porywczy. Tym razem nie skończyło się na spojrzeniu prosto w oczy. Reakcja Kliczki była spokojna. Odpowiedź ma przyjść jutro w ringu. Chisora bezgranicznie wierzy w zwycięstwo. Odrzucił nawet dodatkowy zarobek 70 tysięcy funtów, nie godząc się na reklamę na podeszwie butów. Zamiast farb i pędzelków używa do malowania samych guzików. Liliana Gronus ma dość nietypową pasję. Tworzy obrazy, które są prawdziwymi arcydziełami. Pierwsze kroki stawiała malując instrumenty. Cykl instrumentów to jest guzikowa orkiestra, gdzie na najmniejszym obrazie mam 480 guzików przyszytych, na największym mandolina 3500 guzików. Guziki są naszywane na płótno. W 2008 roku artystka miała swoją pierwszą wystawę. Wszystkie guziki do obrazów przeszywane są ręcznie, taką samą nitką, takim samym kolorem nitki, jaki ma kolor guzik. Nad jednym obrazem artystka pracuje od 1 do 3 miesięcy. O zapas guzików nie musi się martwić, otrzymuje je od znajomych, rodziny i przyjaciół. Mucha pewnie bałaby się wplątać w tę kolorową pajęczynę. Na poznańskim Starym Rynku kłębili się wielbiciele kotów. Bitwę na włóczki zorganizowano w ramach akcji Wielka Psota na Dzień Kota. Uczestnicy wykorzystali ulubione zabawki swoich pupili i omotali się włóczką w dowód omotania miłością do mruczków. Licznie ruszyli do boju, dzięki czemu z kłębkowej akcji nie wyszły nici. Włoski artysta Maurizio Savini odnalazł swoje wyjątkowe, indywidualne miejsce w świecie sztuki. Od 10 lat tworzy rzeźby, ale nie z brązu czy marmuru, tylko ze zwykłej gumy do rzucia. To La Lupa, czyli wilczyca kapitolińska, która według legendy wykarmiła założycieli Rzymu. Oryginał rzeźby znajduje się we włoskiej stolicy i wykonany jest z brązu. Ta kopia składa się z 14 kg gumy do rzucia. Twórcą niezwykłej rzeźby jest włoski artysta Maurizio Savini, który słynie z zamiłowania do detali i groteski. Pierwsze pytanie, które zawsze słyszę, to czy ja żuję te wszystkie gumy sam? To pytanie zadano mi już miliony razy. To czasem uciążliwe, ale może naprawdę to pierwsza myśl, która się nasuwa. Nie, nie żułem ich wszystkich. Od 10 lat Maurizio wykorzystuje gumę do swojej sztuki, ale zamiast rzuć, podgrzewa ją. Dzięki temu łatwiej nałożyć gumę na gipsową bazę rzeźby, która sprawia, że konstrukcja jest stabilna. Sypnęło też w Kędzierzynie Koźlu i mamy wysyp bałwanów. W godzinę dzięki gorącym chęciom mieszkańców stanęło 419 zimnych postaci. To wynik prawie 2 razy lepszy od oficjalnego rekordu Guinnessa. Najpilniejsi byli uczniowie. To ma być największy bałwan w tej szkole. Większy czy mniejszy, żadnemu nie grozi samotność. Teraz będzie pan bałwan. Rodzinkę. Tak, stworzymy pana i syna, oczywiście jakiegoś albo córkę, albo i syna i córkę. Zadbano, by losy wszystkich dobrze się potoczyły. Program zachęcający dzieci do słuchania muzyki klasycznej działa w Wenezueli już kilkadziesiąt lat. Dzieci od najmłodszych lat są zachęcane do gry na instrumentach. Modne jest granie w orkiestrze. Prawdopodobnie najbardziej znanym wychowankiem tego programu jest właśnie Gustavo Dudamel. Muzyk na co dzień pracuje w Filharmonii w Los Angeles. Na swoim koncie ma nawet statuetkę Grammy. Dyrygent przybył do Caracas, by wraz z młodzieżą zagrać wspaniały koncert. W muzykowaniu pomagali mu oczywiście jego koledzy z Hollywood. Oklaskiwany na stojąco muzyczny recital miał pokazać, jak bardzo uzdolniona młodzież mieszka w Wenezueli i chyba się udało.